Patrzcie, ile nawaliło śniegu. Masakra. Dzieciaki bawią się. Powiem wam tak, to jest tak mokry śnieg, bo u mnie jest pół stopnia na plusie. Jest tak mokry śnieg, że się tak cieszę, że zrobiłem te budki. Za chwilkę. Tak się cieszę, że to zrobiłem, bo by tak nawaliło na te liście, że mogłoby mi nawet połamać. Zobaczcie, jak ja zabezpieczam przed weekendowym mrozem. Granata. Tu jest granat. Tu jest magnolia, muszę ją jeszcze dobrze dosypać. Nie wiem, czy wiecie, ale śnieg jest najlepszym izolatorem, jeżeli chodzi o mróz. Tu pod tym kopczykiem jest oliwka. Oliwkę zakopałem. Ma być minus 14. Pod śniegiem nic im nie będzie. Pokażę wam fajne patenty jeszcze. Tu jest karłatka. I teraz tak. Tam jest zachód. Tu jest strasznie taka płaszczyzna duża i jak wijało, to podnosiło, więc o kotwę wziąłem deską. Zaparłem i teraz jest mur beton, może sobie wiać. A co do dużych palm, to tam rozwiązanie jest nieco inne, to wam pokażę. No, żeby nie robić tych linek jakichś i tak dalej, ciężko musiałem myśleć, żeby wytężyć mój jakże to inteligentny mózg. Co tu zrobić, żeby nie dawać linek, nie kotwić tego nie wiadomo do czego, a żeby to jakieś tam wiatry wytrzymało, żeby się to nie przewróciło. Wiadomo, że huraganów by pewnie nie wytrzymało. Ale co tu zrobić, żeby to się nie przewróciło, bo to taka wielka ściana, taki żagiel. Zobaczcie, jakie to jest stabilne. Wczoraj to zrobiłem w pół godziny. Chytam to ręką i nie mogę tego popchnąć. A czemu? Czemu nie mogę tego popchnąć? Bo jest tak zabezpieczone, żeby się właśnie nie przewróciło. Musiałoby zrobić kuku i to takie dość perfidne, powiem. Pokażę wam moją metodę. Tylko muszę teraz zamek odkopać, żeby się tam dostać. Pokażę wam moją metodę, co zrobić, żeby buda się pod wiatrem nie przewracała. Widzicie? Zobaczcie. Jest deska, jest przewiercona. Tu od góry jest przewiercona, jest półokrąg. Tu jest oparta o pień i przytwierdzona do palmy. I teraz, nie wiem, czy to widzicie, ale musiałoby wyrwać palmę, złamać palmę musiałoby, żeby się coś stało, a to raczej jest niemożliwe. Znaczy, wszystko jest możliwe, ale takich scenariuszy raczej nie przewiduję. Fortuna jest to samo. Jest po prostu deska zaparta o rusztowanie od zachodu, o tą rurkę, jedną z tych czterech pionowych rurek, oparta o pień, i jak dmucha, to raz, że w tych kotwach znajduje się obudowa, jest wypoziomowane, musiałyby się te dwie kotwy wbić w ziemię, żeby ta cała budowla się mogła przewrócić, ale się nie przewróci, bo u góry na wysokości 2 metrów opiera się o pień patyk, a jakby wiało z tej strony, no to zaś musiałoby pociągnąć tą palmę. Działa to w dwie strony tak naprawdę, w jedną i w drugą. Taki systemik, żeby nie było żadnych linek, pasków i tak dalej. Pewnie to by nie wytrzymało jakichś huraganów i tak by to urwało, ale jakieś tam podmuchy wytrzyma, więc nie muszę nic z tym robić póki co. A teraz pytacie o palmę szwagra. Obczajcie temat. Tada! Przypierniczył to do tarasu. Tu jest druga linka. Tu wywiercił w krawężniku dziurę. Dał haczyk, przywiązał.
No i bardzo dobrze to zabezpieczył. I to jest przywiązane wszystko do rusztowania. Stabilne. Nie miał włókniny, zamówił sobie tą folię pęcherzykową. Chyba jest tak, dwie warstwy pęcherzyków. Owinął to i ma trzy czujniki. Jeden ma na zewnątrz. Drugi ma w stożku wzrostu, no w stożku wzrostu, na wysokości 2 metrów ponad. A trzeci jest przy glebie, ale też w środku. I tak naprawdę bada wszystkie ten możliwe temperatury w budzie. U góry na wysokości 2 metrów, przy gruncie, co tam się dzieje w środku i na zewnątrz. To, że to jest folia, a nie włóknina, czyli nie przepuszcza. W ogóle nie przepuszcza powietrza. Więc będzie dopalał zniczami, jak będzie minus 14 w weekend, tyle zapowiadają. Odpali tam znicze i będziemy widzieć, co się będzie działo. We folii powinno się szybko nagrzać. No i to rusztowanie jest 80 na 80, 80. Ja mam rusztowanie metr na metr. Cieszę się, bo o ile tracha można byłoby tam zmieścić, to Wagnerianus to by się połamał, bo jest tak twardy. Włóknina oddycha, nie oddycha. Włóknina przepuszcza powietrze. Trzyma ciepło, nie dopuszcza tamten, ale jednak nie dopuszcza, ale przepuszcza. Może w ten sposób. A folia już tego nie zrobi. Pokażę wam, jak Yuka wygląda. Gloriosa. Elegancko, nie? Jaki puszek. Nie zrzucam tego. Nie połamię raczej tych liści, a nie zrzucam tego śniegu, bo to jakby nie było, tak jak mówię, to jest zawsze jakieś zabezpieczenie mrozowe. Szczypnie śnieg, a nie liście. A ona jest zresztą i tak do minus 20 iluś tam odporna, więc nic jej się nie stanie. Bambus też już się prawie położył, ale się trzyma się, bo ja tam go związałem, więc jakoś się trzyma. Nie rozwalajcie mi tej... No... No, oliwka, magnolia, granat pod kopcami śniegu. Nie ma prawa się nic stać. I w sumie tyle. W weekend będę montował ogrzewanie, farelki, kabelek i ustawiał te czujniki wszystkie. Znaczy czujniki temperatur powkładam do stożków, farelki powkładam i będę termoregulatory ustawiał. No i będę patrzył, czy w takich wielkich budach farelka jest w stanie to nagrzać. Ciekawe. Mała się utopiła w śniegu. Gdzie byłeś? Gdzie ty tam łazisz? Rusztowanie. Tu przewierciłem do tej górnej belki trytką. To jest wyszlifowane na półksiężyc, że się oparło o rurkę. Tu z tej strony się zaparło o palmę. Przewiercone i opasana palma dookoła, żeby ten patyk nie wyleciał. I tego patyka trzyma. Ten patyk się trzyma palmy. I teraz tak, jak będzie wiało, ja tu chycę, zobaczcie, cała palma się rusza. Nie ma szans, żeby tej palmy, żeby tą palmę przewróciło. Nawet jakby wiało teraz z tamtej strony, to to trytka będzie ciągła w tamtą stronę. I tak trzyma. Jedna deska, nie potrzeba linek.